Cześć, pozdrawiam was z parku w Dukli, pełnego dzikiego czosnku. Nigdzie chyba w Polsce nie ma tyle dzikiego czosnku niedźwiedziego, co w parku w Dukli. I słuchajcie, jest to miejsce szczególne, bo właśnie od tego miejsca zaczyna się moja książka Dzika Kuchnia. To tu właśnie, w tym miejscu, ponad 20 lat temu zbierałem pierwszy raz czosnek niedźwiedzi i pewna starsza pani podeszła do mnie i powiedziała mi: nie zbieraj pan tego, nie jest pan tego, bo to dzikie, bo to jest szkodliwe i trujące i w ogóle. A teraz oczywiście czosnek niedźwiedzi jest taki bardzo modny. Ale przy okazji tego czosnku chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. Ostrzec was przed tym, żeby uważać z jego konserwowaniem. Ja go używam, używam go jako świeżą roślinę bardzo dużo w sezonie, mam go w siebie w ogrodzie. Także kiszę. Natomiast żeby uważać z tak zwanym pesto czosnkowym. No trzeba uważać z tym, że bakterie jadu kiełbasianego mogą rozwinąć się w środowisku beztlenowym. Wtedy, kiedy kisimy albo marynujemy warzywa, wtedy się ten jad kiełbasiany nie rozwija, dlatego że środowisko jest kwaśne, a właśnie te bakterie się nie rozwijają w środowisku kwaśnym. Sama nazwa jest myląca, jad kiełbasiany. Wzięła się stąd, że po prostu kiedyś właśnie konserwowano mięso, kiełbasę w słojach i po prostu no wtedy czasem się właśnie ten jad rozwijał. Natomiast najczęściej zatrucia jadem kiełbasianym dotyczą konserwowania na przykład fasolki szparagowej albo warzyw zalanych oliwą. I na przykład to jest dla mnie było szokujące, że ostatnio byłem na zjeździe miłośników dzikiej kuchni w Wielkiej Brytanii i oni wszyscy mówili, ostrzegali mnie przed tym, że właśnie jest to przyjęte ogólnie, że zalewanie oliwą czosnku niedźwiedziego jest niebezpieczne, że powinniśmy jednak tylko używać go na świeżo. Natomiast oczywiście możemy kisić, czyli oczywiście z oliwą tak, na krótką metę, a na dłuższą metę mrozimy albo właśnie kisimy. Czyli tak jak ogórki, bierzemy liście, wrzucamy do słoika, dajemy trochę soli, możemy dać czosnku i po prostu zakręcamy. No naprawdę uwielbiam ten park. Jest pełen właśnie takich drzew pustych w środku, głównie lip. Czuję się jak dziecko, mam ochotę wejść do każdego z nich. Naprawdę warto odwiedzić park w Dukli z tym czosnkiem niedźwiedzim, którego ładna długość 1 km.